zapraszam na najnowszy film w moim wykonaniu. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach, i jedziemy z tym koksem, bo już późno. Zapraszam serdecznie wszystkich miłośników moich leśnych wypraw. Tutaj, drodzy Państwo, mamy dwie leśne pieczarki. Zobaczcie, to są leśne pieczarki. No ale interesują nas kurki. Więc, drodzy Państwo, tak to wyglądało, jak pokazałem na filmie, czyli na wejściu do lasu jeden borowik. Już myślałem, że będzie fajnie, lecz niestety musimy poczekać. Na tą chwilę wygląda tak, to pokazałem na filmie, czyli dużo jest grzybów niejadalnych, dużo występuje, jak widzieliście na filmie, goryczaków, no i kilka starych grzybków znalazłem. I oprócz tego kozaki czerwone, tak na filmie, więc musimy trochę jeszcze poczekać, zanim to wszystko ruszy w dobrą stronę. Ale jak widzicie, oj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 
czyli do tych borowików czerwonego kozaczka, którego przytulimy nie inaczej, króciutko do koszyczka i tak już mniej więcej to się fajnie zapełnia. Więc nic nie zostało mi innego, jak kroczyć dalej ku leśnej przygodzie. Taka gratka nie zdarza się co dzień. A tu co mamy? Coś czerwonego. Coś czerwonego. Coś czerwonego i ładnego. Wy tego jeszcze nie widzicie, ale ja to widzę. Ja to widzę. Czyli piękny, dorodny, czerwony kozaczek, który schował się tu. Niech sobie rośnie dalej. Niech sobie rośnie dalej, chłopaczyna. A my zbieramy swoje rzeczy i tak powiedziałem, idziemy dalej. I jest, wiecie jak, pięknie, pięknie i jeszcze raz pięknie, wszyscy razem. Bajecznie, Pyzuś, bajecznie. Tak to mniej więcej wygląda, jak widzicie na filmie. Sztuki jakieś są, czyli prawdopodobnie cel osiągnę, ale jeszcze troszkę brakuje do tego borowikowego wyzwania, więc szukamy pomalutku, powolutku, tak aby wyzwaniu dorównać, cel osiągnąć i żeby było w pytkę. Więc zostańcie jeszcze ze mną. Pochodzimy i napełnimy koszyczek do końca i będzie bajecznie, bajecznie w ten deszczowy dzionek, bajecznie. Więc chodzę dalej pomalutku, powolutku, chodzi Pyza po leśnym ogródku. Teraz wam coś pokażę, czyli zobaczcie, drodzy widzowie, sami, zobaczcie, sami. Jaki piękny prawusek, sztuka
Jak widzicie, szukamy dalej, jeszcze wam coś pokażę. Jeszcze wam coś fajnego pokażę, czyli gwóźdź programu prawdopodobnie. Zobaczcie, jaki piękny, borowik. Piękny, superowy. I mamy kolejne dwa prawuski. I tu czerwonego kozaka, którego też przytulimy. Więc idziemy, ponabijamy to i mamy fajnie. Tu kolejny cudaczek. Dwa. Zobaczcie, jak się cieszę. Dwa piękne. Tu dwa borowiki. I tu te dwa cudaki. Cudaczki. Więc ponaliczamy to, to wszystko. Idziemy do koszyczka. Jest bajecznie. Nie inaczej. Bajecznie, Pyzuś. Nie inaczej. Więc drodzy Państwo, coś się trafia, ale szału nie ma, nie ma szału, więc idziemy powoli szukając naszych borowików, ale nie spodziewajmy się, że ich będzie sporo. Ojejejej, jaki ładny, zobaczcie sami, jaki piękny prawusek, którego oczywiście przytulę. Jest piękny, piękny, młody borowik, więc obczyścimy go i szukamy dalej naszych borowików. Pochodzimy tutaj i zobaczymy, czy nie ma ich więcej, więc zostańcie ze mną i zobaczymy na koniec imprezy, co uda się trafić. Więc jeszcze długa droga przed nami, więc idziemy dalej, dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień, więc obczyścimy i maszerujemy dalej.
Zobaczcie moje, a teraz Grzesi jak dojechał. Opieniek. Opieniek, zobaczcie. I no tak to mniej więcej wygląda. Na pierożki jak trzeba. Na pierożki jak trzeba. To dla cioci wszystko. Dla cioci, wiecie. Dla cioci. I tak to mniej więcej wygląda. Więc jeszcze raz, Darka, jedziemy na Kielce. Cześć.